ustawa o Funduszu Sueckim została uchwalona 20 lutego 2009 roku przez parlament. Celem Funduszy Sueckich jest poprawa warunków życia mieszkańców na terenach wiejskich. Jego istotą jest to, że mieszkańcy mają do dyspozycji wyodrębnioną część budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo i mogą bezpośrednio zadecydować o przeznaczeniu tych pieniędzy. Ustawa o Funduszu Sołeckim wymienia trzy warunki, jakie muszą być spełnione. Pierwszy dotyczy tego, że projekty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego muszą należeć do zadań własnych realizowanych przez samorząd gminny. Druga kwestia dotyczy tego, że muszą być one spójne ze strategią rozwoju gminy. Oraz trzecia sprawa muszą dotyczyć polepszenia warunków życia mieszkańców na wsi. Zadania własne gminy są wymienione w ustawie o samorządzie gminnym w artykule 6 i 7. Są to wszystkie sprawy publiczne o charakterze lokalnym, które są przypisane do samorządu gminnego i w innych aktach prawnych nie są zastrzeżone dla innych jednostek samorządu czy instytucji. W praktyce większość tych spraw realizowanych w ramach funduszy sołeckich dotyczy zagadnień z kategorii transportu, dróg lokalnych, kultury, sportu oraz gospodarki komunalnej. Z roku na rok przybywa w gmin, w których jest realizowany fundusz sołecki, bo mieszkańcy i samorządowcy zdają sobie sprawę z korzyści płynących z prowadzenia funduszy sołeckich, do czego również zachęcam Państwa.